Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało nam się zrobić dwie misje. Pierwszą z nich to była misja tropem Bismaka, do której podszedłem nieco nietuzinkowo, co zaowocowało tym, że udało się tę misję zrobić bez większego problemu, z tym, że no, nazwijmy to końcówka, czy też lądowanie przed naszą siedzibą było troszeczkę niefortunne. A druga misja, ważniejsza z perspektywy fabularnej, to była misja wykończenia Jeezy'ego. W sumie musieliśmy wykończyć Jeezy'ego tylko i wyłącznie po to, aby ogarnąć sobie jego komórę, przez co mniej więcej wiemy, jak będzie układał się i kiedy będzie układał się deal związany z prochami i deal powiązany między Los Santos, czyli naszymi ziomeczkami właśnie z Los Santos, a penerami z San Fierro. Okej, tu piękne drifty robię, bo oczywiście muszę sianko sobie na początku odebrać. Nie wiem, ile tego sianka mi tu przybyło. Pewnie jakieś groszowe sprawy, ale grosz do grosza i będzie kokosza. Całe 200. Wziąłem te 200 w ogóle? Wziąłem, dobra. Dobrze. Nie, ty mi tu nie wyparkowuj auta. Nie. Jaki nadgorliwy tej. Sorry, ziomuś, nie tędy droga. No i cóż, musimy spotkać się teraz w jednym miejscu, właściwie przed samym miejscem spotkania tych wszystkich penerów. Tak więc pozwólcie, sobie tutaj wykręcę, nakręcę i oczywiście jeżdżę jak Stevie Wonder, no bo tak. No bo tutaj w tym odcinku fabularnie na pewno będzie się działo sporo i dlaczego ja mam tutaj znacznik na tym, na bazie, halo, halo. Musiałem go zapomnieć usunąć w poprzednim odcinku. I zakładam, moi drodzy, że w tym odcinku zrobię więcej fabuły. Więcej misji, więc zapowiada się ciekawie. Okej, tylko jak tak będę jeździł, to nie zrobię nic. Dobra, i wbijamy, moi drodzy, do pierwszej misji. Okej, Caesar magicznym sposobem pojawi się tutaj, magicznym sposobem pojawiła się tutaj jego bryka. Tak więc wejdź na górę i spotka się z Caesarem, może być. Nawet nie zniknął jeszcze napis właśnie z nazwą misji. Hey man, nice job getting that phone message. What's up with Jeezy? Dead. So what's the plan? T-Bone security got here real early. They got men on the roofs watching over the pier. Hey, okay. Yeah, I see you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Shit, they heading up to the roof. Shit! Mina, we're gonna have to take out T-Bone's men on the rooftop before this whole gig blows wide open. Oczyść data, żeby członkowie triady mogli kontynuować okidoki. No, oczywiście pierwszy strzał nie trafiony, drugi już jak najbardziej. Okej, tam następna ekipa. Baja. Man, my busing was tight. Here comes T-Bone! And here's that snake rider. Look at that fool, hanging out with the ballers like they was lifelong pals. Something ain't right. Where's Torino? Chopper inbound! That's gotta be Torino. Shit, he'll see the bodies on the rooftops. It's too late, man. He's tripping out, Holmes. Smoke grenades? So much for a surprise. Come on, we gotta take these fools right now. Okej, znać i zabij T-Bone'a. Może być. Czyli tak, no tutaj spotkały się wszystkie największe figury. Poza Jeezy, który oczywiście już jest po drugiej stronie, że tak powiem. No i tak, spotkał się tutaj T-Bone Mendez. Miał być też Torino, ale co ty, Caesar, robisz, chłopie? Miał też właśnie tutaj być Torino, ale zorientował się, że na dachu są ciałka jego towarzyszy, no i oczywiście helikopterem sobie odleciał. No i przyjechał też Ryder. No niestety, powiem wam szczerze, że mi szkoda tego Rydera, jakby nie patrzeć. Żałuję, że jego postać została tak tutaj poprowadzona. A! Nie inaczej, nie. Szybko przez drogę musimy przejść. Lecimy, bo mi tutaj Caesara przyjadą za chwilę. Tak jak mnie teraz. Świetnie, szybko przez drogę. Okej, tam są ludzie Woozy'ego. Dobra, my tu teraz lecimy. O, ty cwaniaku się przykampiłeś. Nie patrzę w ogóle na Caesara. Ja tutaj lecę w ogóle
swoim tutaj torem, swoją drogą, bo mam wuchtę HP, mam wuchtę pancerza, więc w sumie jeszcze wspomagają chłopaki od Woozy'ego, no bo bez tutaj ekipy z triady bym sobie nie poradził. Tak więc lecimy. Dobra, i tutaj gdzieś mamy T-Bona. Tu jeszcze się przyczaił cwaniak. Okej, lecimy do T-Bona w takim razie. Granaty dymne, kiedyś zabójca komputerów, teraz na szczęście nie. No to Caesar, podejdź ziomek, bo do mnie tutaj strzelają. Kto mi tutaj tak naparza? Ty ziomuś. Jeszcze ktoś coś? Tam są artyści. Żeby nie zginął niepotrzebnie jakoś, nie? Nie udało mi się go ustrzelić. A tam jest cwaniak, ten mnie tak tutaj dojeżdża, T-Bone. Okej, na glebie, podejdziemy sobie bliżej, zanim wstanie. No, nara. Mendez, I see you, Rifa motherfucker! Hey, Ryder, Shermhead asshole, where you think you going? Can't stop me. He's headed for those boats! Don't worry about it, I got this. Wskocz do wody i popłyń za Ryderem. Dobra, on nam oczywiście pokazał gest Kozakiewicza. I płyniemy. Moi drodzy, o tym wszystkim, co tutaj się dzieje, zabij Rydera spoko, o tym wszystkim, co tutaj się dzieje, poopowiadam za moment. Najpierw musimy, no niestety, wypełnić cel naszej misji. Dlaczego mówię bez przerwy niestety? O tym też za chwilkę. Tu widzę, że ekipa sobie robi imprezkę na tym, na wysepce, może być. Czyli, że możesz wskoczyć? Dzięki. Wsiadamy do łodzi, Sirzyjowy oczywiście się nie śpieszy, no bo po co? Okej, zabij Rydera, możesz go ostrzelać z łodzi, no oczywiście to mam zamiar zrobić. Mam nadzieję, że to mi się powiedzie. Pestek do tego, do teka mam od groma, więc pełen luz. Tylko, żeby udało się go dogonić, nie? Oczywiście, moi drodzy, mamy zieloną łódź. Czyli jakie nawiązanie do gangu Grove Street, a on ma taką łódź w kolorze balasowym. Tak, tutaj ma w kolorze balasu łódź, więc to też jest takie nawiązanie. No i strzelamy niestety. Tak, zdmuchujemy tego zdrajcę. No, no, no. Dobra, podpłyńmy bliżej. Nara. Uwaga. Tak jest, mamy to. What's up, Caesar? Hey, you okay, Holmes? You can watch from the pier with binoculars. Yeah, I'm good, I think. Listen, you guys better clear out. The cops gonna be all over the spot in a minute. Sure thing, see you back at the garage. Okej, ciekawostka numer 1. 15 za misję, spoko. Dwa razy łódź wybucha może być. Zwłoki Rydera, jak widzieliście, zniknęły. Nie wiadomo dlaczego. I tak, początkowo. Już w wersji takiej, no przedpremierowej podejrzewam. Tutaj... miały się takie scenki zamienić tak jakby, czyli na początku miał zginąć Ryder podczas tego, właściwie tam gdzie był T-Bone Mendez w kascence, tam miał być Ryder i tam mieliśmy go zdmuchnąć, a za T-Bone miał być pościg ten, co był pościg za Ryderem, nie? W łodzi, wiecie o co chodzi. I teraz tak, teksty, które do nas wypowiadał Ryder, czyli nie jestem geniuszem i can't stop me, nie jestem w stanie mnie zatrzymać, to były teksty, które on już wypowiadał. Czyli prawdopodobnie, to jest tylko i wyłącznie, znaczy nie tylko i wyłącznie moja teoria, ale ja to tak postrzegam, że po prostu no już tutaj MC8 był pokłócony, czy zakończył współpracę z Rockstarem i na potrzeby tej konkretnej jednej cutscenki musiano po prostu zlepić te stare dialogi, bo tych nowych linijek już nie mieli, a wtedy technologia AI być może istniała, ale była dużo bardziej prymitywna niż teraz. Czyli nie można było zastąpić głosu MC8 jakimś innym głosem. I wydaje mi się, że to było dodane już dużo, dużo, dużo później, ta misja. Bo ja cały czas jestem tego zdania, że Ryder nie miał być zdrajcą, na co jest kilka, jeżeli nie kilkanaście, bardzo dużych dowodów, bardzo solidnych dowodów. No między innymi takie, że na przykład podczas misji Zielony Saber, czy też po cutscenkach następujących zaraz po tej misji, nikt i nic nie wspomina o Ryderze. Wszyscy wspominają tylko o Big Smoke'u. Tak więc to jest taki dobitny znak, dobitny sygnał, że Ryder nie miał być
początkowo zdrajcą. Tym niemniej, 15 za misję wpadł. Ja muszę szybko wpaść tylko i wyłącznie do Ammonation po kamizelkę, bo bez tego ani rusz, bo potrzebują do następnej misji. I moi drodzy, zaraz bez szczypania się z następną misją lecimy, tak więc to długo nie potrwa. Muszę tylko szybciutko sobie ogarnąć w Ammonation kamizeleczkę, bez tego naprawdę ani rusz do następnej misji i obawiam się, że ta następna misja może być dla mnie ciut problematyczna. Nigdy tej misji jakoś tam specjalnie nie lubiłem. Znaczy, misja ogólnie jest bardzo spoko. Tylko że niestety, nazwijmy to, wymaga odrobiny szczęścia i odrobiny celności, a obydwóch tych rzeczy nie mam. Tak więc może być różniście, w każdym razie no, Ryder gryzie ziemię, nasz były ziomek, i naprawdę zdmuchiwanie go zawsze przychodziło mi z ciężkim sercem i nigdy nie odczuwałem jakiejś tam specjalnej satysfakcji, naprawdę, możecie mi wierzyć lub nie. Okej, może jeszcze bym sobie dokupił z 200 pestek do TK. Kamizelka podstawa, bez pancerza ani róż, i dokupiłbym sobie coś do tego. Do tego małego PM-a, do TK9, bym sobie dokupił trochę pestek. No, wydaje mi się, że ponad 800 jest spoko. Paja bongo. Tak jest, rewolucja nadchodzi. Zbliża się wielkimi krokami. Dobra, jest. I lecimy, moi drodzy, od razu do naszego warsztatu. Ziomek zejść z drogi. I będzie gites. Tak więc co, no... No smutno, bo... Wiecie co, za każdym razem, kiedy widzę, kiedy ta fura podjeżdża pod klub Pier 69, oczywiście liczba 69 nie jest przypadkiem. No i widzę tą furę, w której no całkiem niedawno jeszcze robiliśmy misję dla Rydera, czyli zdobywanie broni dla gangu Grove Street Families. No odczuwam taki smutek, no kurczę, niedawno dobry ziomek, a teraz zdrajca, tak? Do Big Smoke jakoś tak, no nie mam aż takich wielkich tutaj, nazwijmy to... nie ma jakichś wielkich takich faworów, że tak powiem, nie ma tutaj jakichś wielkich nostalgicznych rozkminek, że wiecie, dawniej ziomek, teraz wróg, jakoś tak mi nie jest go brak, a Rydera jak najbardziej tak, i nie czuję, jak rymuje. Okej, moi drodzy, bez gadania głupot, znaczy no bez gadania głupot, to ja musiał mikrofon wyłączyć. Czy ja mam go w ogóle włączonego, czy ja w ogóle nagrywam? Uff, nagrywam, dobra, mniejsza z tym. Moi drodzy, lecimy z kolejną misją. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. In Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut out by helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Torino wsiada do helikoptera stojącego na pobliskim lądowisku. Udaj się tam i powstrzymaj go. No tak, no bo jakby nie patrzeć, my poprzedniej misji jeszcze nie dokończyliśmy. Jejuś, Karol, daj spokój. Nie dokończyliśmy, ponieważ Torino, widząc nieżywych swoich kompanów, no zwietrzył, że coś jest nie halo, i od razu uciekł, tak? Tak więc no musimy tutaj dokończyć tę sprawę i go po prostu wykończyć tym razem. Mam nadzieję, że to się uda. A łatwe to nie będzie. Oho, oho, ziomek, miałeś szczęście, ta lampa ci życie uratowała, bo bym centralnie w ciebie strzelił. Co? No, ja wam dam. Buła normalnie na grzbiet. Tobie tak samo, nara. Wbijamy. Szybki przeskok. O matko. Helikopter jest w powietrzu. Weź wrzutnie rakiet, żeby go zestrzelić. Może być. Kałach może być. I wyrzutnia rakiet musi być. Okej, tutaj gdzieś powinien być fajny motorek. Jest oczywiście, tylko żeby się do mnie tutaj nie dobrali. I lecimy, tak, 900. Dobra, musimy, moi drodzy, teraz odpowiednio wyprzedzić helikopter, żeby dobrze się ustawić do strzału. Tak więc lecimy. Nie wiem, czy ktoś tu będzie prowadził ostrzał z tego helikoptera, chyba tak. Tak więc tutaj dużo zależy od szczęścia, od celności, której nie mam. Więc wyprzedzamy helikopter, wyprzedzamy. Dobra, mam tylko jedną gwiazdkę, że do wszystkich nie strzelałem. Tam widzieliśmy kątem oka tą furgonetkę i on z tej furgonetki chyba wziął towar i po prostu odleciał. Ustawmy się zaraz tutaj za tym wiaduktem. Tylko gdzieś tutaj na...
Dobra, 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 dobra. On zaraz do mnie przyleci, bo za daleko odleciałem, nie? Odszedłem. Ale on do mnie zaraz się tutaj zbliży. No i postaram się go zdmuchnąć. Mam nadzieję, że to mi się uda. Nadlatuje, nie nadlatuje, nie widzę go. Troszkę za daleko chyba jestem, nie? Nie, no on tutaj zaraz do mnie przyleci. No spoko, spoko, ja go tam... O, gdzieś tam mi się zarysowywuje. Tylko, że tu policja nie przyjechała, nie? I będzie git. Z takiej odległości nie dam rady. Jeżeli policja nie przyjechała, oni już tu są, nie? Tylko, że tu jakieś randoma gonią. I to mi może przeszkadzać. No co wy tu... Weźcie sobie, dajcie spokój, bo zaraz będziecie mieli prawdziwe problemy. Okej. Trafiłem. Nie. Aj, ucieknij. Dobra, jeszcze jedna próba będzie. Naginamy. Właśnie tego tutaj nie lubię. Nie lubię tego zjawiska, bo on mi za daleko odleci, jest Meksyk, więc ciśniemy na pełnej. Dawaj, 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 dawaj. No jeszcze jedna próba będzie musiała być. Okej, no tutaj się ustawmy. Nie lubię tej misji. Ciężko naprawdę działa trafić. Ciężko. Okej, no ale będziemy próbować. Ile ma strzałów? O Jezus Maria. 500 tysięcy. Okej, jak się tylko pojawi, to będziemy kropić. No tak, to nie zrobię nic. Ale może w końcu któryś strzał siądzie, nie? Mam taką nadzieję. Najwyżej będziemy powtarzać misję. No on się tam chyba roztrzasnął, ten pocisk przed nim. Dobra, spamujemy. Tylko teraz go w ogóle nie widzę. No i cyk, udało się. doskonale, Torino nie mógł przeżyć tej kuli ognia. I powiem wam, 18 koła wpadło. Nawet nie celowałem. Masakra, no więcej szczęścia i rozumu. Autentycznie. Ciekawe, czy przeżył. No na pewno nie przeżył. Ale broń się zmarnowała. O! O! Tu się rozkleksili jego ochroniarze, ale Torino... No pewnie zginął. No zginął, to zginął. Tak więc się udało. A bałem się, że skiepszczę tą misję, a tutaj proszę, niespodzianka. Udało się i już dwie misyjki w tym odcinku pyknięte. Tak więc elegancio. Tak więc widzicie, no wszystkich chyba tych wrogów, wszystkich tych cwaniaczków, którzy mogli mi bruździć, którzy mieli powiązania z handlem niedozwolonymi środkami z Los Santos, wszyscy zostali zmuchnięci. Tibon Mendes, Jeezy, Torino i Ryder. Wszyscy ci, którzy byli na spotkaniu w czasie, czy też podczas trwania misji Fotograficzna Okazja. Tak więc układa się wszystko spoko. Dobra, wiecie co, prześpię się, zrobię sobie Kimanji do rana. Przy okazji sobie zapiszę gierkę i lecimy za chwilę dalej z tematem. Mhm. Cyk. Dobra, wystarczy, jest za 24, więc zaraz będzie widno. To cóż, moi drodzy, kolejna misja przed nami. Carl! You're a fucking hero down in LS. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Jeźdź po samochód z podłożonymi ładunkami. Okej, faktycznie. To są te dziwuchy, które ostatnio dały mi kosza. Nie! O matko, szkoda, moje kochane panterki. Cóż.
Rzecz najważniejsza, o której też nie wspomniałem, bo zwyczajnie troszkę zapomniałem. Pamiętacie te misje Straż Przednia, w której właśnie ochranialiśmy furgonetkę, która jechała z prochami do tej fabryki? No właśnie, no i teraz tę fabrykę musimy zdmuchnąć, no bo w sumie jej właściciele są już nieżyjący, jakby nie patrzeć. Tak więc, no jeżeli właściciele tej fabryki zostali zdmuchnięci, to i ta fabryka kraku musi też zostać zlikwidowana. Tak więc polecimy z tym tematem. Oczywiście pogoda się zrobiła Silent Hillowa, ale to już w San Fierro jest czymś, nazwijmy to, normalnym. A czekajcie, podczas misji mogę sobie zbierać sianko? Mogę. No to bang. Naprawdę tutaj te misje w San Fierro są bardzo popłatne. 180 koła już na koncie, nieźle. Okidoki, siemano. Hey man, is it ready? She's all set. Get in. She's packing enough to take out that crack lab. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool. Good luck. Dobra, zaparkuj samochód w laboratorium, w którym są produkowane narkotyki. Dobrze, nie wiem, czy jechanie jakoś szarżowanie z autem wypełnionym ładunkami wybuchowymi jest wskazane, więc wolałbym jechać tak w miarę, wiecie, ostrożnie. Oczywiście doskonale zdajemy sobie sprawę i wiemy, gdzie fabryka kraku się znajduje, no bo sami tam eskortowaliśmy furkę, nie? Właściwie furgonetkę, więc położenie tej fabryki nie jest dla nas absolutnie żadną tajemnicą, więc ciśniemy. No i jakby nie patrzę, wydaje mi się, że te wszystkie właśnie zlecenia, które wykonujemy, poniekąd są dla nas, ale też w części, czy też po części są dla Woozy'ego. Albo nawet, o matko, ziomek, nie rób tak. Albo nawet w zdecydowanej większości są dla Woozy'ego, ponieważ my mu też tutaj oczyszczamy drogę i likwidujemy konkurencję, więc tutaj Woozy też na tym korzysta. Ale Woozy to i tak dla mnie bardzo dobra mordeczka, bardzo pozytywna postać, bo naprawdę dużo wuchtę nam tutaj pomógł. Więc, no w sumie my też odwdzięczyliśmy się dla niego, ale no wiadomo jak jest. Dobra, strażników zmuchujemy. Okej, chwileczkę, ja tutaj was zmuchnę w inny sposób. Nara, nara. Ten w ogóle dwa pistolety jak ten. Jak Max Payne, tylko nie porównujmy takiego cwaniaczka z Max Payne, bo Max Payne to legenda. Dobra, wbijamy tu normalnie. Oczywiście Radius wkręcił na bajerkę, no bo tak. Okej, wjeżdżamy tutaj. Wykorzystaj rampę, żeby wjechać do laboratorium narkotykowego, ale to nie ta rampa. Nie ta rampa. Rampa jest... To jest ta rampa tu? Chyba tak. Zaparkuj samochód obok kontenerów z chemikaliami. Mówisz i masz. Tylko musimy tutaj odpowiednio dobrze wjechać. Dobra, proszę nie przeklina, bo my tu zaraz zamykamy zakład. Opuść magazyn, zanim skończy się czas. Nie ma sprawy. Ok, mamy 40 sekund. Wybijamy stąd. Nie mam czasu się z wami strzelać. Nara. Nara. Ok, ucieknij przez główną bramę. Może być. Z tym, że... Tu powinna być gdzieś furka, nie? Ale mniejsza z tym, najpierw was polikwiduję. Ile mam strzelania z tego, ze strzelby? Oj matko, CJ, nie strzelaj teraz. Mogę sprawdzić? No, prawie mam na fulla. Dobra, nara. Przy okazji na was sobie troszkę powbijam tutaj umiejętności. Baja. Jeszcze ktoś coś gdzieś, jakiś problemik? Tu w ogóle artyści. Nara. Oni schodzą na hita, więc pełen luz. Powiem wam, że jednak opłacało się robić te misje i policjanta, i w ambulansie. Naprawdę robi to robotę. A wiecie co? A sprawdźmy, jak ta fabryka teraz wygląda. Tak z czystej ciekawości, nie? Bo tutaj wszystko eksplodowało. Czy ja w ogóle tu mogę wejść z powrotem? I zobaczyć? Nie mam prawie wcale tłuszczu, muszę go uzupełnić później. Nie, no tu wszystko zostało zlikwidowane. Tak, tu nie zostało absolutnie nic. Życie się tutaj pojawiło, serduszko, no proszę bardzo. Tak więc taka ciekawostka, nie miałem o tym pojęcia, więc człowiek cały czas się uczy. Okej, a teraz ciśniemy
Ciśniemy, ciśniemy. Okej. Okay. Brama jest otwarta, więc pełen luz. Wyłazimy. Albo nie, zamknęli bramę. Okej, okay. W tym momencie to powiedziałem. Dobra. Przeskocz samochodem nad murem. Może być. Pięknie. Dobra, czyli bierzemy wudu. Pyk. To jaka wesoła ekipka. Nara. Tak, oni się chyba tutaj o skryptowanie pojawili. Mniejsza z tym. Ja tutaj sobie zrobię elegancki rozpęd. I naginamy. Z drogi, dziady. Przeskoczę? Chyba tak, da radę chyba. Ależ epicka cutscenka, matko bosko. Cyk, wróć do garażu. No, ale to nie będzie takie proste. Chociaż udało się. Dobra, wracamy do garażu. Fabryka przestała istnieć. Więc pięknie, wbijamy do nas na rejon. No i wszystko się układa w jak najlepszym porządku. To jest spoko. O. Tylko nie tak. I 25 koła za tę misję. O matko, co za siano. Trzymajcie mnie. No pięknie. I co, nie ma żadnej misji? Jakiś telefon, coś? No okej. Speak on. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robota, cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Okej, okay, dzwonił do nas bardzo tajemniczy głos, który pocisnął mocno o mamy CJ-a, więc no, nieźle. Gdzie jest ten ktoś? Ten ktoś, o matko, Kai to jest. A ja tu źle patrzę, to jest na północy. I tam mamy zaraz save'a. Więc cóż, pierwsze co bym chciał jeszcze zrobić, my tam oczywiście pojedziemy, my tam sobie zajedziemy, ale muszę wbić, albo wiecie co, nie będę kupował pancerza, bo mi się to nie opłaca. Wlecimy tylko do sklepu Zero, weźmiemy sianko i znowu telefon. Hello? Yo, it's Jethro, man. Listen, me and Caesar have used our contacts to like get a wish list of cars, but we'll need to turn them around real quick, dude. Now there's a showroom around the block that's come up for sale, and I thought it would be a good idea to make things look as legitimate as possible. Yeah, that's a great idea, man. I'ma look into it. I'ma holler at you. Come on, do the respectable thing now. Okay, Karol. Uff, poluje. I w końcu poluje. Tu ogólnie mnie przejechali, ale luz. Czy teraz mamy, nie wiem, czy dostęp do... tak, eksport, import, chyba mamy to ogarnięte. Ale my będziemy robić misję po kolei, z tym, że zanim tam pojedziemy, to sobie wstąpimy jeszcze do Śródmieścia, do Clackinbella. Uzupełnimy troszkę tłuszczu, bo CJ ma go za mało. A kiedy spadnie nam tłuszcz do zera, to chyba zacznie nam spadać muskulatura, a gdy nam spadnie muskulatura do zera, to wtedy chyba będziemy mieli, ile to kosztuje właściwie? 50 koła, spoko. Wtedy będziemy mieli po spadku muskulatury, zacznie nam spadać pasek zdrowia, bo CJ będzie głodny. No i potem, gdy spadnie nam pasek zdrowia z głodu do zera, no to wiadomo co będzie. A ja póki co właśnie chciałem jechać tutaj, tylko oczywiście się zagalopowałem. No i co, no i polecimy do tego tajemniczego kolesia o bardzo tajemniczym i złowrogim głosie, rzekłbym. Ziomek. Znowu Karol. To nie jest przypadek, nie, absolutnie. Dobra, Clackinbell, dawno mnie tutaj nie było. Siemano. Nie, chcę coś bardzo pożywnego, nie to. Żadna sałatka, daj sobie spokój, to ma być tłuste, pożywne żarcie. O, to. Gdaczący ogromny zestaw, weźmiemy sobie powiedzmy 5 takich zestawów. Albo nawet 6. Okej. Okay. No i tłuszczyk podskoczył na dobrą wartość. Że jeszcze będzie potężniejsza kasta. Tak więc co, moi drodzy, wbijamy tutaj na autostradę i moi drodzy, naginamy do tego tajemniczego celu, w sumie tylko do punktu zapisu.
I zobaczymy, co ten cel od nas chce, ale to będzie oczywiście w następnym odcinku. Albo wiecie co? Nie. Zmiana planów. Zmiana planów w locie. Gdzie by to zapisać tak dobrze? Na moim ranczu tutaj. No byłoby najbliżej, tylko ja tam chyba nie zdążę nawet zajechać. Więc moi drodzy, zmiana planów. Nie będę w następnym odcinku robił fabularki, bo ostatnie dwa odcinki to była fabularka czysta. Więc przepraszam za taki rozgardiasz pod koniec odcinka. Będę chciał zrobić misję poboczną, na razie nie powiem jaką. Niech to zostanie tajemnicą. Tak więc pozwólcie, że ja wbiję tutaj do mojej posiadłości, ale nie w warsztacie. Oho, ho, 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 piękne to było. Nie w warsztacie, tylko tej posiadłości blisko szkoły. Tak jest, dokładnie tu. Zapiszemy sobie gierkę i zakończymy odcinek, bo nie chcę tak mocno lecieć z fabułą. I jeszcze dużo rzeczy pobocznych jest, no bo co jak co, ale pobocznych spraw San Andreas to jest cała wuchta. Więc saving jeszcze jeden. Tak więc, moi drodzy, trzy misje fabularne, bardzo ważnie fabularne, zostały ogarnięte w tym odcinku. Wszyscy, którzy mogli nam przeszkadzać, zostali zdmuchnięci. I Ryder, i T-Bone Mendez, i Mike Torino, koniec końców. Tak więc, no i jeszcze udało nam się wysadzić fabrykę kraku, tak więc wszystkie sprawy prochowe mamy, że tak powiem, ogarnięte. Tak więc wszystkie te sprawy też, które się działy w tym odcinku, tak, że tak powiem, głębiej wytłumaczę w następnym, bo będę miał do tego więcej czasu. Tak więc, moi drodzy, żeby nie przedłużać, jak dalej będą toczyły się losy CJ'a, no i jego tutaj ekipy w San Fierro, tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!